to, można powiedzieć, mała podróż w czasie dla wszystkich, którzy są ciekawi, jak wyglądał futbol w dawnych czasach. Generalnie całą Retroligę tworzą grupy rekonstrukcji historycznej i stowarzyszenia historyczne. Ma to swój zamiar i swój cel, gdyż my, odtwarzając żołnierzy Wojska Polskiego i innych formacji na polach bitew, zapominamy o tym, że ci żołnierze nie walczyli cały czas, tylko zajmowali się czymś w czasie pokoju. Jednym z tych elementów była właśnie piłka nożna. Dla nas jest taki honor i duża duma, że możemy w ten sposób przynajmniej spróbować przypomnieć o tych ludziach, którzy przed wojną w takich spartańskich warunkach ten sport organizowali. I tylko muszę czuć na nich podziw i wielką taką naprawdę dumę z tego, że możemy ich przypominać. Koledzy, którzy zgłosili się do rozgrywek Retroligi, na co dzień, można powiedzieć, nie są zawodowymi piłkarzami, co też nada pewnego smaczku i kolorytowi całemu projektu. Z retro piłką nożną moja przygoda trwa już jakieś 2-3 lata, natomiast rekonstruktorem jestem już 10 lat. Analizując zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej, spodziewaliśmy się natrafienia czegoś, ale nie spodziewaliśmy się, że to będą dokumenty, jak uszyć buty, jak uszyć piłkę, jak uszyć koszulkę. I z racji tego, że zajmujemy się rekonstrukcją historyczną i mamy kontakt z wykonawcami takich replik, no udało nam się znaleźć wykonawcę do naszego zapotrzebowania, czyli właśnie butów. To się nazywało trzewik futbolowy wzór 1931, który został uszyty niemal identycznie z tym przedwojennym butem, czyli z tymi dokumentami, które zostały opublikowane w Centralnej Bibliotece Wojskowej. No buty to jest dla nas cały czas zagadka jeszcze, bo nie wiem, jak one się będą zachowywać w różnych warunkach pogodowych, natomiast są bardzo wygodne, widać, że już jest skóra dosyć dobrze dobrana. Nie wiem, jak będzie wyglądała walka na kontakcie, bo jednak jest dosyć twarda podeszwa. Natomiast myślę, że grając fair play będziemy też w stanie z tym sobie poradzić. I jeszcze tak nie do końca znamy te najważniejsze zasady, czyli podania do bramkarza, brak kartek. Kiedy bramkarz złapał piłkę, nie mógł z nią biegać po całym polu karnym, jak mu się podobało. Mógł zrobić maksymalnie 2 kroki i wybijał piłkę. Początek meczu trochę wygląda jak w futbolu amerykańskim, że zawodnik wybijał na stronę przeciwnika piłkę. Troszkę w trakcie gry też będą się jakieś różne sytuacje wyjaśniały i na bieżąco będziemy to korygować również. Nie ukrywamy, że ligę będziemy starali się rozbudowywać. Na razie chcemy zagrać o Mistrzostwo Polski. Mamy kilka ciekawych pomysłów, jak ograć finał o Mistrza Polski Retroligi. Myślę, że to byłaby niesamowita lekcja historii i próba przeniesienia widzów w czasie.